Siemaneczko murdeczki. Witam was w filmie pożegnalnym. Ale spokojnie, nie odchodzę z YouTube'a, tylko żegnamy się z rokiem 2022. Chciałbym się z Wami podzielić moimi przeżyciami w roku 2022. Co dobrego przyniósł, ale też co złego się wydarzyło. Również pokażę Wam moje statystyki kanału, no i to co udało się osiągnąć w tym roku. Do września 2020 drugiego roku, kanał był praktycznie nieaktywny, z czym wiązał się bardzo słaby przyrost subskrypcji na moim kanale. Ale od września wszystko się ruszyło. Ruszyła się liczba subskrypcji na moim kanale oraz przyrost widzów na live. A to wszystko dzięki rozpoczęciu serii z MTA na serwerze For live i wszystko zaczęło iść w dobrą stronę. Czasami zdarzały się live'y, ale bardzo rzadko, za co Was serdecznie przepraszam. Ale teraz więcej możliwości dzięki nowemu komputerowi. Od stycznia zaczynamy z pełną parą. Zapytacie się pewnie, co się u mnie wydarzyło w 2022 roku. A więc już Wam mówię: poznałem świetną kobietę, z którą jestem do teraz, przeżyłem z nią wspaniałe wakacje i wspaniałe chwile. Ale też niestety stała się na bardzo przykra rzecz, gdyż mój dziadek dostał udaru, no i leży teraz niestety sparaliżowany. No, ale cóż, co się zrobi? Yy, od września zaczęły się streamy, odcinki i tym podobne. Co prawda, nie było to łatwe, ale jakoś sobie z tym poradziłem. No i oczywiście na pewno zapytacie się, dlaczego nie było to łatwe, gdyż robienie takich codziennych streamów powoli mnie męczyło. Od godziny 19 do godziny 23 na komputerze. Yy, ale oczywiście sprawiało mi to frajdę, gdyż mogłem sobie z wami porozmawiać i pośmieszkować na live'ach. No a jeśli chodzi o odcinki, pojawiło ich się 9, aż 9 odcinków. A montowanie takiego odcinka zazwyczaj zajmowało jakieś 2-2,5 godziny. Ale jakoś trzeba było sobie, prawda, radzić. Dobra, ale tam nie będę gadał o rzeczach prywatnych i w ogóle czas przejść do podsumowania roku 2022 na YouTubie. Od stycznia 2022 roku udało mi się uzbierać bardziej nam 11 200 wyświetleń. Jest to ogromna liczba oraz największa liczba, którą udało mi się zrobić w jakimkolwiek roku. Porównując w 2021 roku zebraliśmy 7,5 tysiąca wyświetleń. Także no jest różnica tych 4000 z hakiem, jeśli się nie pomyliłem. Jeśli chodzi o czas oglądania w godzinach, to jest to aż 815 godzin. Jest to cholernie wysoka liczba i również największa porównując z rokiem 2021, gdzie uzbieraliśmy tam 350 godzin. Możecie sami ocenić w komentarzach, czy widać różnicę, nawet po samym rozwoju kanału. No i nadeszła chwila, na którą czekałem. I za którą muszę wam serdecznie podziękować. W roku 2021 na kanale udało się uzbierać 145 subskrypcji. Natomiast w 2022 roku było ich aż 230 mordeczki. Jest to cholernie duża liczba, bo w przeciągu 4 miesięcy udało się zebrać aż 211 widzów. Masakra, to co wy robicie, to jest totalna masakra, można powiedzieć, że rozwalili się system YouTube na moim kanale. Murdeczki, bardzo wam dziękuję. Yy, gdyby nie wy, to by tego kanału po prostu nie było. Jeśli chodzi na przykład yy, o to, który film był najpopularniejszy w 2022 roku na moim kanale, był to odcinek z MTA nasze pierwsze autko i Premium Plus, który uzbierał aż 600%. 860 wyświetleń i 58 łapek w górę, oczywiście. Można powiedzieć, że ten odcinek rozwalił system, gdyż na tym odcinku doszło mi aż 17 widzów. Natomiast najgorszym filmem w 2022 roku yy, na moim kanale był to odcinek z eventu fabularnego na serwerze 4Life, który uzbierał tylko 112 wyświetleń i 5 łapek w górę. Prawdopodobnie było to spowodowane długością filmu, gdyż trwał on godzinę 28 minut. Ale i tak wyszedł świetnie. Przejdźmy teraz natomiast do lajów. Live yy, Livey wychodziły świetnie. Świetna widownia i atmosfera panująca na lajłach. Yy, I teraz przejdźmy do top donatorów w 2022 roku. Na pierwszym miejscu znajduje się hyzun z kwotą 315 zł. Chłopie, to co ty zrobiłeś, to jest totalna masakra. Naprawdę chłopie pomogłeś mi z całego serducha i teraz dziękuję Jak będę miał autko to kiedyś przyjadę I się piwa razem napijemy <grydy> Na drugim miejscu oczywiście znajduje się Garbaty Z kwotą 120 zł Któremu również bardzo serdecznie dziękuję Garbaty my to się jeszcze nie raz pewnie piwa napijemy I na trzecim miejscu Znajduje się Torpeda Z kwotą 75 zł No panie Torpeda Nie wiem kim pan jesteś Ale wiem że jesteś pan świetną osobą i dziękuję bardzo również za 75 zł. Bo kto by tak chciał wysłać 75 zł obcej osobie, a ten osobnik wysłał. Dlatego Ci bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Wam wszystkim, którzy wysłali chociaż złotówkę na live. Bo gdyby nie Wy, to byłbym na przykład biedny, a tak to mogłem wydać albo to na paliwo, albo to na jakieś inne rzeczy. Dziękuję Wam, Mordeczki, bardzo serdecznie, bo to dzięki Wam miałem. Taką kwotę do dyspozycji można powiedzieć. O, masakra. A jeśli chodzi o najlepszy live. To w pewnym momencie było aż 20 osób na live mordeczki. Tak, 20 osób. Jest to ogromna liczba, jakby tak 20 osób dać do jednego pomieszczenia, to no, byłoby one mm, tak jakby zapełnione. I mordeczki. I jeśli chodzi teraz o liczbę subskrypcji, to rozwaliliście system. Bo mamy ich aż 778. Wyobraźcie sobie mordeczki do takiej sali gimnastycznej tyle osób. No nie zmieściłoby się prawdopodobnie. Albo by się zmieściło w sumie zależy jaka sala. Tak, mordeczki. I co ja wam jeszcze mogę powiedzieć? Jeszcze raz dziękuję wam za ten rok. Dziękuję wam za wszystko. Yy bo dzięki Wam to osiągnąłem. Mam nadzieję, że rok 2023 będzie jeszcze lepszy. Mam nadzieję, że uda się zdobyć ten tysiąc subów, na który tak bardzo długo poluję. No i co, mordeczki? Widzimy się w 2023 roku. Ja Wam oczywiście z tego miejsca życzę szczęśliwego nowego roku. No i mordeczki zdrówka na ten 23 rok. Uważajcie na siebie podczas tam strzelania tymi fajerwerkami, żeby nikomu oczywiście ręki albo nogi nie daj Boże urwało. No i co? Trzymajcie się oczywiście do następnego. No i do tego 23 roku. No i oczywiście życzę każdemu miłej zabawy. Trzymajcie się, Siemanko.